nie no, myślałem, że wy macie. Mamy, tylko pytam się, a ile masz Becky wytrychów? Chyba trzy mam, no. Tak. Wy załatwicie furę, którą będę prowadził. Dobra. No dobra, ale jaka jest najlepsza? Logan mówił, że się zna, ale nie powiedział. Pojedziemy, poszukamy, ja się znam też. Dobrze. Bo jak ci się nazywało, William? Telenowele. Telenowele, właśnie, że wyjąłeś mi to z ust. Nie tylko to. A co jeszcze? To stare dobre czasy, William. Dobrze. Jak to długo to pamiętam. A mam dwuosobowy samochód, to musicie w takim razie jechać za mną skuterem. Dobra, że pojadę skuterkiem. To ja poprowadzę. Jedźcie za mną. A to ja idę z młodzieńcem w takim razie. Siadaj, to odblokuj mi kierownicę. A, wiesz, to już blokadę się ogarnę. Chodź, blokadę. Sześć, kurwa. Mogę puścić piosenkę? Tak, puść co chcesz. Moje ulubione radio. Chciałbyś go zamienić na jakiś młodszy model, może? Daj jeszcze radę? Z chęcią. Jestem otwarta, bardzo otwarta jestem. Na propozycję. Co robisz po akcji? A przydałoby się świętować, nie? Jeśli się uda. Wracamy, nie? Bo to nie jest takie proste. Musi się udać. Dobra, idziemy do siukar. Nic tutaj, ale tu jest... Zobacz na widok, musimy wjechać w jakieś osiedle. Wiesz, jakieś osiedle, dobra. A jakiego auta szukamy w ogóle? A ile ty masz lat w ogóle, co? 62. 62, co młody jesteś? Młody chłopak jeszcze, młody. Sprzęt działa? Sprzęt działa jak trzeba. Proszę, jak armatka. Przepraszam, telefon dzwoni. Proszę cię, proszę. Wsiak, William, szukam cię. Jak to się zgubiłeś? Jesteśmy na górze. Szczytujemy. Żeby pojechał do klubu, do tequila. Szczytujemy powoli. Pod tequila dawaj. O, jedzie, widzę go. Na lewo, na lewo. Przetrą. O, wiesz, nie, dobra. Jedź za mną. Słyszałeś, jedź za nami. A jadę. No. No a ten, paginkę jakąś masz, czy nie? A szukam. A szukasz. Dobrze, dobrze. A ile miałeś? Ja miałem jak co. I tak czy miałem ogólnie ile? No tak. Na napęczki, no już ja nie liczę, no co ty? Widzę, aha, widzisz, jaki przystojny facio. No widzę właśnie, no. Widzę właśnie, no. Super. A to też niczego sobie. A to tylko tak wiesz, na jakiś czas, tylko planuję coś lepszego kupić. Syn napisał, że znalazł miejsce. I zapytał, jak nam idzie. Powiedziałeś mu, że chujowo, czy bardzo chujowo? Synek? Logan? No tak. Napisz mu, że jeszcze chwila, jeszcze 10 minut i będziemy mieli. Bo tutaj za wolne, kurna, no niech się coś znajdzie. Dobra, jedziemy do miasta, ogarniemy w mieście. Tak, może lepiej w mieście, tak? Nie ma co się pieprzyć, tak? Ale czy mi imponujesz? Imponujesz? Serio? Taki jesteś, wiesz, że się nie poddajesz w ogóle, nie to, że ten kurwa stary pielik z tyłu. Przy pierwszej lepszej okazji, nie kurwa. Nie obrażaj go, nie jestem taki zły. Mówisz, ci sprzedałby mnie za 5 dolców na rynku. Dlaczego z nim jesteś się męczysz? Bo nie poznałem ciebie. To czerwone. Dobre. Czerwona może czerwone. To. Tak, to czerwone. Czerwone. Dobra, masz wytrych? Nie. Kto się tym zajmował zawsze? Twój mąż czy kto? Dobra, ja to zrobię, nie ma problemu. Zajmij się tym. Pilnuj. Jebiście, kurwa. A to już otworzyłaś? A jak, co ty myślisz? Złote paluszki, kurwa. A to zabierać ten skuterek stąd? A zostaw go w pizdu. Odjeżdżaj. Dobra. Odjeżdżaj tym galbusiem. Dobra, odjeżdżamy.
A tamten nie jest lepszy, ta? Ten SUV czarny? To nie jest lepszy, to jest szybsze chyba. To? No dobra. Nie wiem, jak dobra, myślicie? Dobra, pisze do syna, że mamy auto. Ja szkoda, to będzie mnie mój niewolnik. Jasne. Halo? Halo? Jak tam? Panie G, już zrobiliśmy jeden kurs. Zjadłem też przy okazji należnika starego i wypiłem jedną wodę, butelkę. Dobrze, a o czym rozmawialiście z piratem? Tym? No w sumie cały czas mówi, że go wkurwiam i przykłada mi maczetę do szyi. Dobrze, dobrze, że cię nie podciął szyi. Mógł to zrobić, ale jeszcze tego nie zrobił. Ile zarobiłeś? Zarobiłem z jakieś niecałe 7 sztówek. Ziarenka masz? Pan P już wszystko wziął. Ziarenka jakieś masz? Nie, nie mam. Patrzy, pracula, zadzwoń do mnie za godzinkę. Jasne. Dobra, trzymaj się. Dobra, gdzie mamy jechać? Powiedział, że niedaleko komendy pojebało go, kurwa. Klep ściuchami na Sinner Street. Może na Fantastic Place. Czyli jak? Jeszcze raz. Nie, bierz na tego. Pod sklep ściuchami na Sinner Street. A co? Sinner Street. Kurwa, przerywa. Jak chcesz, to znam takie metody, jak się ktoś kładzie na brzuchu jest jeden psiak. I kładzie się po plecach. To też jest dobre. No dobra, to zróbmy to. To dawaj. Czyli co mam zrobić? Położysz się, ale to ci będzie niewygodnie, to nie ma warunków. Może czekaj, może karton tutaj. Weźmiemy. Tam się położyć, tam brzuszku czy na plecach? Coś się położy. No. No, połóż się na brzuchu. Ściągam buty. Dobra. Ja ściągam, wiecie. A. O, idź tutaj, tak? O. Co tu się odpierdala? Maszuję mu. Stopami plecy. Chodzę po jego plecach. Tymi grzybami? Oj, tak, jakimi grzybami? No, fajnie co? O, tutaj teraz po tych. Tutaj, tak, o, dysfokuję. O, tak, tak. Ale masz taki delikatny dotyk. Naprawdę? Stopki takie mięciutkie. Naprawdę? Chciałbym je... pocałować? No dobra, może kiedyś. Ja jestem gotowy, umówmy się, że stąd będę zostawiał. Będę starał się ich trafić. Nie powinni przejechać za mocno. Jasne. Obiecuję wam, że nie przyjadą. W takim razie, no co, życzę wam powodzenia, ja jestem gotowy. Czekam na telefon od was. I trzymam kciuki za was, Super, mamo, super, tato. Powodzenia. Powodzenia. Tak. Dobra, rady. Powodzenia, siwy. Uważajcie na siebie. Jedziemy i dajcie czadu. Dobre. Dajcie czadu. Pokażcie policji, kurwa, kto tu rządzi. Graba. Dbają moich rodziców. Tak, będziemy dbać spokojnie. A ty jeszcze przytulaszkę. Super. Co ty masz na głowie? Dobrze, kochamy się go. Dzięki. Ta miłość. Ja się już tak. Tak jest. Coś całowali? Trzeba pojeździć w ślimaka. W rodzinie to jest gdzie działać. Zaczęliśmy właśnie, bo świetnie. Czek. Nigdzie tego nie robiłem. Dobra. Zaczęliśmy robić plan. Jak ktoś to będzie przygotowany na pomoc. Miałem wam na przygotowaną ciężarówkę jak coś. Dobra, dzięki wielkie. Na razie. I do pod marynarkę, kurwa. I został na filmek temu sprzedającemu, co stała się w kiblu, kurwa, czego wszystko mi. Dobra, cicho, pan, skupiam się. Dobrze. Pokoj na ziko, nie ma. Dobrze. Weźcie mi tam jakąś kanapkę od razu też. Dobra, nie ma problemu. Jakąś kanapkę, że na dole są szynką. Syneczko? Dobrze. Jedzie! Jadą! O kurwa! Jadą! Spierdalamy! Stary! Siadaj! Stary, siadaj! Nie, jasne. Napiszesz, że nie jedziemy?
Zadzwoń! Zadzwoń, tak! Zwiedzieliśmy silny kontakt syn. Prawie 8 dolarów wyciągnął. Ile jedzie za nami, Radio Warsów? Dwa. Fuck. Zrobię wykibasa, może ucieknę. Dobra, dawaj. Ja ci kurwa dam, zobaczysz kurwa. Jak nie zaparkujesz dobrze tego auta, masz kurwa dwa radia wozy ścigają, to się kurwa tak ty przed siebie, ty mały szmarkaciu pierdolony, kurwa, nie pierdol, nie pierdol! Już mi się przypomniało, nie stresuj mnie! Dobra, siebie się denerwuję, jedziemy powoli. Pięćdziesiąt, ile? Dobra. Jest zapakuj, jest gotowy? Tak. Jest! Chyba się udało! O kurde! Zjęliśmy! Do tunelu! Do kanału burzowego! Jesteśmy w domu! O! Ha. To niezły napad. No, witam, Cody. Halo, cześć George, witam. No dzwoniłeś do mnie, co jest, co słychać? No słuchaj, dzwoniłem, ale chyba zasięgnąłeś, nieważne, co słychać, no chciałem się zapytać odnośnie tego, co pisaliśmy. A przypomniałbyś mi, o czym pisaliśmy? Nieważne, co pisaliśmy, ważne, co mówiłeś jakieś 5 dni temu, pamiętasz, co mówiłeś? Mówiłem o czymś takim, co może cię wykręcić. Nie, mówiłeś coś w stylu, że za 4, maksimum to 4 dni będziesz miał informację o dobrym materiale zwanym metamfetaminą. I jak tam, wszystko w porządku? Jakoś kropki połączyłeś? Mam metamfetaminę, mam. Ile chcesz? Ale masz? Naprawdę, czy owijasz bawełnę i pierdolę? Nie będę pierdolił, nie mam. Mam tylko zioło. No dobra. A myślisz, że byłbyś w stanie dowiedzieć się czegoś więcej o tym? Za naprawdę dobre pieniądze? Naprawdę dobre to znaczy? No to ty już ustalasz cenę, nie? No słuchaj, byłbyś w stanie czy nie? Czy mówisz o hurcie, tak? Chcesz zostać metę w hurcie, czy chcesz wiedzieć, jak się wytwarza? Powiedz mi dokładnie, czego potrzebujesz. No, z tym wytwarzaniem... No na razie powiedzmy, że jestem konsumentem i towar, po prostu towar do ręki, tak? Aha. Chodzi mi na razie o żadne informacje, po prostu towar. Dobra, słuchaj, postaram się coś ogarnąć w takim razie. Tak myślisz, że ile mniej więcej by ci to zajęło? Tak pytam, wiesz, tak no już na poważnie, nie? Będę dzwonił i naprzeciw SMS-ie, myślę, że kwestia 2 dni. Kwestia 2 dni, dobra. W porządku, 2 dni, czy tam się kalkuluje? Kalkuluje mi się, no dobra. A zioła dobra, no nie to... potrzebujesz? Co? Dużej ilości zioła? Nie, zioła, mam tutaj dostawców i... Klientów. A o ile od nich kupujesz? O ile od nich, no... No to już powiedzmy, że zostawię to dla siebie, nie? Wydaje mi się, że trzymam ci to taniej po prostu. Ale ostatnio z tego dzwonem, tam ty mi sprzedałeś 10 geta za 750 dolarów. Ale cena spadła. No Georgi, słuchaj. Czemu mówię, że cena spadła? Teraz ci dychę sprzedam za 300. No to... Nie, słuchaj, wiesz co, nie ja tutaj... 100 geta ci sprzedam za 3000. Geta za 3000? 100 geta. 100 geta za 3000. Słuchaj, jak coś będę potrzebował, faktycznie będę dzwonił, na razie mnie interesuje tylko ten biały, dobry kryształ. Dobra, jakbym ten coś wiedział, to się odezwę. Dobra, siemano. Trzymaj się. Babciu. Udało się? Udało się, super! Nam się udało. Szukam za drogi do domu. Słuchaj, jestem z parkingu policji, mogę po was podjechać. Policji? Tak. Przecież tutaj na taki parking duży na getcie, jakby przy Olympic Freeway jest taki parking duży, piętrowy. Mogę tam zajechać do was, jak chcecie. Wiesz jaki? To zajedź, bo nie mam transportu. Tak, dobra. Macie czym podjechać na Chihuahua Hot Dogs?
Mamy, dlatego. Dlaczego powiedziałeś, żeby przyjedziesz po nas, nie? Tak. No, to spotkajmy się na Chihuahua Hot Dogs. O ty, kurwa, stary. To macie auto czy nie? Bo mam auto, mogę podjechać. Już powiedziałam, że nie mam auto, się czekam na ciebie na parkingu. Ale zamknij pizdę, znaczy... Sam zamknij pizdę, kurwa, zamknij pizdę, kurwa, ale co? Ale co? No. Ale co? No, albo co? Ale co? Ale co? Kurwa, zamknę pizdę, zobaczysz. Ci sprzedam liście za nas, ty babo głupia. Stój tam na parkingu. Kurwa, się musisz. Stoimy, kurwa, we dwoje. No jadę już, wyluzuj. Popierdoleńcu, kurwa. Popierdoleńcu. Nie wierzę, no. Jedzie ten pirat, czy nie jedzie? O. Halo? Jestem na pod parkingiem policyjnym. Gdzie dokładnie? Nie widzę cię. Tu jest... koło ja tego rogu, parkingu... Ja na rogu jestem. Przy parkingu policyjnym. Rogu? Jakby tak cofnij się trochę chyba. No siemano! Spierdoliłem zapadł na sklep. Siemanko, a to napadowali się na sklep, myślałem, że furę kroiliście. Nie kroiliśmy fur, ale no ja uciekałem, wiesz, prowadziłem. Udało mi się. Jaką furą spierdalaliście? No, to było takie czerwone, nie wiem. Takie sportowe coś? Sportowe, no takie półsportowe. Trochę rodziny kompakt, z drugiej strony delikatna sportowa felga, no ciężko mi powiedzieć, takie kombo. Aha, no bo ja właśnie pod siłką stałem już w ciągniku, czekałem tylko na cenę, żeby jechać i taranować. No, ale wiesz co, nie było potrzeba, jakby coś tam zadzwonił, nie? Także no, tak dzięki za telefony, pomoc. Spoko. Mam te 300 z tego Kinola. No, daj mi połowę, wiesz, na ciebie połowę, bo go pilnowałeś. Jakieś nasionka ogarnęliście? Z ciebie jakieś nasionka, to też chętnie wezmę. Tam masz, 2 nasiona i 300, bo ja z niego 6 sów skroiłem, to na pół. A, no dobra, myślałem, po że 300. 300. Dobra. Nie no, 6 sów z niego skroiłem. Dobra, nic, ja będę spierdalał spać, kurwa, bo już mnie tak męczy, no. Dobra, no to w takim razie widzimy się jutro. Tak, widzimy się jutro, na razie, no, się trzymaj. Martwię. No, jeźdź tam na tego Chihuahua, już my dojedziemy, przybierzemy, musimy się przebrać jeszcze. Dobra, do zobaczenia. Siema brachu, zajebista akcja, udało się wszystko. Siema, chyba się udało, zablokowałem policję, jeszcze przez chwilę mnie gonili, ale zgubiłem Jeepa. Schowałem się i do krzaków skoczyłem jakiś. Dobrze to wyszło. Nie wiem, czy przypadkiem w rejestracji może nie moje nie widzieli, ale już jebać to jest git. A to był twój Jeep? Jeep nie był mój, ale fura potem podstawiona była już moja do ucieczki, ale jak mówię, zgubiłem psa, nie powinno być z tym problemów, jak coś to się wykręcę. No, mojej twarzy nie widzieli, odcisków nie mają, więc ja jestem czysty. No, a moi starzy też uciekli, nie? No tak, no razem uciekliśmy. Za chwilę tutaj będą, już jadą. 800 było tylko. No, 800 jako taki wynik, ale najważniejsze, że udało się po pierwsze zrobić kasetę i uciec bez szwanku. A miejscówka, mówię ci, miejscówka była dobra, co? Dobra miejscówka, bardzo poza tym i tak wydaje mi się, że nawet bez mojej zastawki byś im chyba uciekł. Bo oni byli naprawdę daleko za wami. Jak ty mnie minąłeś, tak, to ja tak jeszcze miałem sporo czasu, żeby zostawić wam drogę. Niektórzy mówią, że jestem jednym z lepszych kierowców, ale to była dobra też uliczka, wiesz? Bo tam trzeba było takiego wykręcioła zrobić, oni nie byli nawet przygotowani. Trzeba szukać takich uliczek, wiesz, takich właśnie, że da się tam coś zastawić, ale niekoniecznie, żeby psy się nie domyślały. Powiem ci, że na farta trafiłem tą uliczkę i powiem ci, że to był dobry ruch. Bardzo 800 stów to wychodzi, 800 stów to wychodzi po 200 na łebka. Ja tego nie robiłem dla pieniędzy, ja chciałem zobaczyć. Ja tak samo, czy... adrenalina, a po drugie zobaczyłem, czy oni są w porządku, tam babcia i dziadek. Okazało się być w porządku. Są mega w porządku, co? Wydaje mi się, że z nimi możemy porobić różne rzeczy. Bo nawet jak oni wejdą do sklepu i coś się nawet stanie, to kurwa zawsze można zrzucić, że mają demencję, starość i tak dalej. Więc tu można z nimi zawładnąć światę, naprawdę. No mi jeszcze z 5 lat brakuje, żeby mieć to samo. Bo mnie jeszcze za normalnego człowieka uważają. Znaczy, za normalnego, tak. O, znowu pościg, zobaczcie, gałem już. Może to ich właśnie. Nie, oni byli w jakimś garażu, powinni już jechać tutaj. Powinni, że zaraz będą. No gadałem z nimi. Chciałem po nich pojechać, a mówili, że mają furę, więc... Zjemy. No, powiem ci, że są dzielni. Dzielne małżeństwo. Trzeba za udaną akcję jakiegoś kondoszka zjeść chyba, co? Oj tak, mam nadzieję, że coś tutaj można kupić. Zapraszam. Dobry? Dobre hot dogi macie? Można to zamówić? Nie. Dlaczego? Bo nie. A. Okej, dlaczego? Dobra, bo nie.
kurwa mać, no. No to nie, no to się pierdol. Kurwa, no. Chuj mać, to otwarte w ogóle. To chyba są na jakieś przyjęcia zamknięte, nie? To jest jakieś na przyjęcia zamknięte, tak mi się wydaje. Jakieś małomówne, nie? O, bo rodzice. Nie. Szybko by przyjechali. Ale masz śmieszny sweter. Da, czy zagadamy do niego. E, byku, nie chcesz może trochę zioła zakupić na wieczór? Chcesz coś przepalić? Widzę, że kurwa lubisz to. Dobra, ile tylko trzeba. Ilości podawaj. Piątkę, szóstkę. No gdzie dwójkę, kurwa, ty pierdolisz? Szuchę bier! Piątka za 250, co to na to? Kurwa, mocny z ciebie negocjator. No, mocny go z negocjator. Dobra. Proszę, piątka za 200 i spierdalaj. Już niech stracę. Ile masz, raczej inaczej? Ty jeszcze ci zostało jelenia? Kurka, zobacz. No ze 130 sztuk? No, 140 sztuk. W domu mam setkę i przy sobie mam 50, no 150. Wiesz, potrzeba więcej, no to... Jasne, jasne, mam jeszcze trochę ziary, ale powiem ci, że ten biznes z jaraniem to się kręci. Najlepiej iść na molo, to powiem ci, w południe to kurwa piątka za 500 dla czasem lata, ty serio. Za 500? 500, no ja dzisiaj sprzedaję szóstkę za 580, a potem piątkę za 500. Wow. I na dwóch transakcjach dałem 11 sztuk jarania, a zarobiłem 1000 ponad dolarów, zwariowałem. Ale nie zawsze tak jest. Chyba podjechali, naprawdę za niską cenę jaranie. Nawet za 20 baksów. O, są. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak poszło, jak zdrowie? Wcali jesteście? Cali. No, mówiłem, że się uda. Codziennie bym mógł to robić, codziennie. No, hop, no. Szubi, bęk, policja nie ma z nami szans. O, chyba. Wsiadłbym w rzeku, myślałbym się w wieku. Haha, yeah. Ale dobra, to ile kasy? 800 tysięcy na głowę, to będzie po 200 tysięcy na łebka, co? Ja na pewno, nie, no kurwa, 800 tysięcy. Nie, no wiem, tak nie robię tylko dla kasy. Chodziło mi tylko o emocje i o to, żebyśmy się bardziej do siebie zbliżyli. Oj, bardzo nas to zbliżyło, prawda, William? Tak, bardzo. Przecież jak wpadło w twoje ramiona. Tak, tak naprawdę robię to tylko po to, żeby dalej podsycić płomień w waszym związku. Żebyście dalej patrzyli na siebie jak kiedyś. Co ty pierdolisz, kurwa? Jakim związku? Przestań się oszukiwać, Logan. No po prostu chcę, żeby było jak dawniej, a wiem, że to was zlepiło. Jesteście bliżej ze sobą. Żebym spierdolała co nasze kurwa do sąsiada. Masz tu 200 kieszonkowego i zamknij kurwa mordę i już nie mogę słuchać. No dobra, a będzie jak dawniej? Będzie William, ci się kochać? Daj mu dolary, bo... Daj mu dolary. A jak było dawniej? Kochaliście się? Kiedyś rodzice byli przykładną parą. Spoko. Ale wiem, że dalej w środku was jest ta miłość, jest ta moc i tylko trzeba ją wydobyć. Napadami, właśnie takimi ekstremalnymi akcjami. Pobicia, morderstwa, gwałty i wtedy to wszystko, te emocje zostaną do was wydobyte. Patrz w ten sposób? Nie, spokojnie. O, o! W ten sposób, kurwy, się nie pierdolony, kurwa! Spokojnie! Będziesz się, kurwa, uciął! Będziesz się, kurwa, uciął od strażek, rozumiesz? Będziesz się, kurwa, uciął, kurwa, uciął. Nie rób ci tego! Spokojnie, mamo, już! Zdjęcie, jak to zdjęcie? Odrzuć mnie! Spokój się, mama! Jak się ofiara najmniej spodziewa, to wszędzie, kurwa, łapie się od tyłu i mówi się, kurwa, podejdziesz jej gardło. Ale młotkiem podepniesz mi gardło? Chodź, mnie! Mamo Logana, uspokój się! Weź i odrzuć się, zdjęcie wam zrobię, takie rodzinne. O, super! Odrzuć się jeszcze, synek. Zdjęcie do gabarki. Uśmiech! Super! Super jest! Czekaj, coś nie zrobiłem, czekaj, bo mi się aparat coś. Boże święty, to żebym ten aparat chyba włączył. Szybko, bo już podjedziesz i kurwa. Przemoc domowa, kurwa. Już! A mogę też sobie zrobić z tą mamą zdjęcie jakieś takie fajne w pozie? Pewnie, że tak. Na przykład się bronię przed tobą. Jasne, na kolanach. Coś takiego? Czy jakieś kung fu? A już puszczam, jasne. Tata, rób zdjęcie. Już robię. Teraz ja. Ała! Co ty kurwa robisz, chyba za staro prókwo? Co ty robisz? Ale rób zdjęcie. Jakby cię kopnął w pizę, to by but utknął, rozumiesz? Ale co ty kurwa? Co ty pierdolisz? Sorry, wczułem się. No więcej żalu, więcej żalu. Dobra, już, przestań. Boże, synu. Kurwa, moja czapka. Ała. What the hell? To było cudowne. Nie, taką fotę chciałem mieć. Tak łatwo się uczysz. Jeszcze nie raz będziemy robić napady. A kto wie, może razem pod celą w trójkę będziemy siedzieć. Pod celą? No co ty? Wypluj te słowa, żadne więzienie. Pojebało się, my nigdy nie wpadniemy. Wypuszczą nas, będziemy tak płakać na kolana, powiemy, my jesteśmy już tacy starzy. I będziemy udawać, że mamy demencję starczą, nas wypuszczą. No wiem, ale ja nie jestem stary, ja nie udowodnię, no ty będziesz siedział w pierdle, jak się dasz. Więc lepiej się nie daj. Nie dam się nigdy się nie dam.
bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, co to mi wysyłasz? Gdzie jesteś, synkiem? Zazdroszczę ci logo takiej rodziny. Dzięki, ale możesz być też w naszej rodzinie. Jakim bym Braci mógł się być? Nie traci, Piękne pewnie. Zdjęcie. Mógłbyś być... Mógłbyś być moim kochankiem, gdybyś był młodszy. Mogę. Serce mnie już boi. Co? Gówno, stara plucha. Życie równo. Stary pierniku, kurwa. No, że się kurwa gapisz. Pasują do siebie, nie? Tak. Że się kurwa gapisz. Zdecydowanie. Co ty robisz? Bez bajki zajebiste. Co ty robisz, kurwa? Chujów to, nieważne. Dobra, jedziemy już. To była ta chwila, to był ten moment. Tak, ja poznaję po tych maślanych oczach. Miałeś chwilę z wątpliwości, chciałeś mnie wyruchać, kurwa. O, tutaj. O, Betty. Patrz, wymieniają się sztucznymi szczękami, czasem zapominają i mama daje tacie swoją sztuczną szczękę, a tata daje mamie. Spokojnie. Są tacy zakręceni. Dobra, proszę, nie jesteś już kurwa młody, żeby się wytłumaczyć. Będziemy uprawiać seks, jak wrócimy do domu. Co? No, kupimy ci Viagrę, kurwa. Będziesz miał siostrę. A w końcu siorka. Albo bracia. Zajebiście. Będę mógł ją ruchać? No pewnie, czy tak. Zajebiście. Ale w dupę, bo w dupę to po Bożemu. Dobra, przestańmy już, po tym przy kublach jesteśmy, przestańmy już o tym gadać. Zachowujmy się jak normalna rodzina. Jasne. Podziewałem się moje rodzice? Tak, sam się zmieniłem. No właśnie dlatego ty się trapiesz, żeby już się podtarłeś cały. Jasne, po prostu niech to zostanie między nami. Tu chodź, miejmy się pieluchy do domu. Słuchaj, ale próbowałem się tak, szkoda tylko, że trwa tak krótko, aż chętnie bym to powtórzył. Moim zdaniem powinniśmy przygotować serię takich napadów. Za jakiś czas te sklepiki z suwenirami. Co my tu robimy? Musimy znaleźć znowu taką miejscówkę, nie? Tak, trzeba poczekać, wiesz, że policja, wiesz, ucichła trochę. Co my tu robimy? A kim ty jesteś? A ty? A ty jesteś sam... To jest ta sama ręka, co moja? Jest ta jego przemalowana. Trzymaj się, synku. Trzymaj, mamo. Do zobaczenia. Kocham cię, do zobaczenia. No to trzymaj się i co? Jak będziecie czegoś potrzebować, to dawajcie mi znaka. Ja też tym muziaszku policzę. No dobra. Trzymaj się. Rodzinie, to nie zginie. Co to się tak nie było smutno, że się byli. Chodź. I to moja matka. Oj, co jeszcze raz ją dotkniesz, kurwa. Nie przeżyjesz tego, kurwa. Przesuwaliśmy. Szmaciarzu. Przesuwaliśmy. Tato, oni tylko lizali się. To nie ma strada nawet. Dobra, jedziemy. Tato jest bardzo porywcza, ale imponuje mi. Jest bardzo silny, kiedy chodzi na siłownię. Chodź, idziemy do domu. Dobra, mama. Jedziemy się jeszcze jechać na miasto? Tak, możemy. Może spotkamy więcej takich starych kurwiszonów, które będziemy się chciały lizać. Jedziemy! Do zobaczenia, mamo! Trzymajcie się, zróbka! Trzymaj się! Kochani są. Mięciutkie mają bardzo usta i wargi, bo zębów nie mają, jak się z nimi liżesz. I liżesz ich po tych dziurach po zębach, co im zostały. Niesamowicie, jest takie mięciutkie, takie przyjemne, jak mówię, jedzie jakąś taką piankę. Aż coś innego sobie wyobraziłem, jakby tam wyszło. Daj spokój. Dobra. Gdzie jedziemy? Gdzie się kręcą jeszcze ludzie? To były to jakieś bary? O, to są fajne. O, dawaj. A masz szmal? Mam. Dobra, to ty... Wsiadacie? Ała, kurwa, logo, co ty? Dobra, zruchaj ją, stary, trzymaj się! Ała! Dobra, Janę, siema! Ale co ty? Taką ochotę masz? Pierdalaj! Ile polugana. Wyjebałem ją z fury, stary! Zabrałem ją na mały spacer! Fajnie, dzięki. A co, było coś z nią? Nie, no to nie będę ziomala zostawił, nie? No pewnie, że tak, ale powiem ci, wyczerpałem je z gracją. Pamiętaj, stary, ziomal ponad dziwka. Tak mu mówiłem raperze zawsze. Przypomniało mi się to teraz. Czyli będę miał mały odbiór. Odbiór? Tak, ziarenek, 20 ziaren. Chciałbyś mi pomóc odebrać te ziarna? Jasne, pomogę ci, jasne, oczywiście. Ile są 20 ziaren? No i by to tysiakami sprzedał, byłoby dobrze. No, 20 ziaren to jest... Masz tysiaka? No, no tak, no tak, bo latają po 50, no to racja, teraz te ceny poszły w górę. Nie, w ogóle ziarna to nawet po 150 latają, wiesz? Wow, no to nie, to 1000 to jest super promocja. Ale no wiesz, po 11 do sklepu wypłacę i się będę targował, może uda się taniej. Kurde, nano, człowieku, jak ty jeździsz? Wow, kurwa, coś wyjebało. W powietrzu.
Chuj, co to było? Nie wiem, to jakaś butla chyba. Tak jakby to był zamach na nas. No jest koleś. Okej. Lotnij go tylko. Siemano. Ja witam, siemaneczko, chodź na chwilkę. No, spoko. Jak tam, masz tę ziarenka? Tak, mam 21 nawet. Ile byś chciał za 21 ziaren? Wiesz co? Nie wiem. Może po 50 jednego, to będzie 1050. Ale jeszcze ci piszę 200, bo ostatnio mi dałeś o 200 za dużo, pamiętam. To co, no. za 850? Tak. Jakbyś chciał, oczywiście. Przecież pewnie. Tylko słuchaj, daj mi na razie 13 ziarenek. Dobra. Bo mi się na górę do swojska zmieści. Ja jestem prawie czarny, tak jak Afrykanin. Jaram dobrej tojty, kurwa, jak mnie to sabi. Jak chcesz, to mnie zabi. Jak chcesz, no to hej, hej. Jak chcesz, to jaraj ty sobie jointy. Jaraj tego jointa do rana.